Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. Witam Państwa na konferencji prasowej kolejnej, która ma troszkę charakter świąteczny. Jak już Państwo zapewne słyszeliście, prezydent Stanów Zjednoczonych uroczyście w Białym Domu rozpoczął świętowanie Chanuki i dla Tarnowian jest to o tyle ciekawe, że był tam akcent tarnowski. Pewno Państwo znacie tę historię, więc nie będę jej opowiadał. Jest to w Stanach Zjednoczonych jest wiele akcentów tarnowskich, między innymi autentyczna brama z naszego cmentarza żydowskiego, która jest eksponatem Muzeum Holokaustu. My też się spotykamy już w atmosferze święta chanukowego i nieprzypadkowo w tym lokalu, jak Państwo wiecie, mówiliśmy o tym wcześniej, tutaj odbędzie się tarnowska chanuka, pierwsza od czasu, kiedy społeczność żydowska zniknęła z naszego miasta, bo wcześniej, jak wiadomo, obchodzono tu to uroczyście, to święto i w domach żydowskich, które tu wokół były, to święto można było zobaczyć zapalone świece chanukowe. Zaczniemy naszą konferencję od bardzo ważnego momentu, stąd obecność, zaszczyt, że na konferencji jest pan prezydent miasta Tarnowa. Na początku odbędzie się uroczystość przekazania dotacji, jaką miasto przeznaczyło na dofinansowanie naszego dużego projektu remontu tarnowskiego cmentarza. Ci z Państwa, którzy będą mieli czas po konferencji, tych Państwa zapraszamy na cmentarz, bo dziś tam będą dalsze prace, między innymi poszukiwania za pomocą georadaru, o którym wspominaliśmy. Ale żeby nie przeciągać mojej wypowiedzi, chciałbym prosić pana prezydenta o wręczenie tej dotacji. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, działający zresztą w naszym mieście od wielu, wielu lat, uzyskał bardzo poważne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na zabezpieczenie zabytków, które znajdują się na terenie cmentarza tarnowskiego i wszyscy wiemy, że jest to jeden z największych cmentarzy, najlepiej zachowanych w Polsce, ale wymaga stałej opieki. My jako spadkobiercy dawnych obywateli Tarnowa, mówię o pewnej symbolice, czujemy się odpowiedzialni za to miejsce, dlatego Rada Miasta postanowiła pomóc ten projekt kwotą 50 tysięcy złotych, to jest na wartość około 14 tysięcy dolarów, ponieważ komitet musiał zabezpieczyć wkład własny do tego projektu. To w pewien sposób pomogło również komitetowi pozbierać potrzebne kwoty na przeprowadzenie całego zadania. Rada Miejska podjęła tą uchwałę na jednej sesji. Umowa jest podpisana, jest w tej chwili realizowana. Ja dzisiaj tylko symbolicznie, panie przewodniczący komitetu. Tak? Prezes. Prezes komitetu. Panie prezesie, chciałem przekazać taki czek, który niech będzie pamiątką tego gestu Tarnowa, a mam nadzieję, że pomoże zrealizować całe przedsięwzięcie.